Siemaneczko, jestem Rawczyc i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś wykonujemy zadanie to Outfox a Fox Quest. Zadanie konieczne, by móc zacząć Minotaska na 5000 Minotaurów. Moim zdaniem pozycja obowiązkowa, ale pamiętajcie, trzeba go zacząć przed 40 poziomem, bo później niestety nie możemy tego zacząć, ale główka spokojna, zaczynamy przy 40 poziomem, a później tego taska możemy skończyć nawet na 400 poziomie, aczkolwiek warto wykonać tego taska, dlatego że będziemy mieć możliwość ubicia bossa Minotaurów, z którego wypada Nosering, a Nosering jest wart ponad 200k lub jest potrzebny do Assassin Outfitu. Piszemy do Budrika Hi Mission Yes. Ja już do niego napisałem chwilę wcześniej, zacząłem robić to zadanie i tak pomyślałem sobie, kurde, warto byłoby również nagrać to zadanie, no bo w końcu niby banalne, niby nie, ale może nie każdy o tym wie, a przede wszystkim na pewno nie każdy nowy gracz o tym wie, że warto wykonać to zadanie. Zadanie jest naprawdę bardzo krótkie. Weźcie ze sobą linę oraz łopatę, plus do tego weźcie ze sobą steltringa. W razie W, jakbyście nie dawali sobie rady, no bo idziecie tam poniżej 40 poziomu, to jakby było naprawdę grubo. Jeśli macie niskie skille, to zakładamy sobie niewidkę i po prostu spokojnie będziemy mogli sobie powybijać te minotaury, no bo momentami tych minotaurów, jeśli pamięć mnie nie myli, jest tam naprawdę bardzo dużo. Można tego questa wykonywać mając bezpłatne konto. Wow, nikogo nie ma. Mając bezpłatne konto. Także jest, ten task jest również właśnie dla faca, więc tym bardziej warto to zrobić. Są bardzo fajne miejsca, gdzie można sobie tego taska zrobić, na przykład Minvalin, Darashi akurat jest dla paca, lub ta wieża. Tutaj również w różnych randomowych miejscach respi się boss, ten sam boss, którego będziemy mieli okazję zabić, kiedy zabijemy 5000 minotaurów. No ale akurat no ten boss pojawia się naprawdę randomowo, no i trzeba się czaić, a nie każdy ma na to czas. A sami dobrze wiemy, że bardzo dużo graczy po prostu, albo zabijemy pierw, że bardzo dużo graczy po prostu ma wylogowane postacie, które sprawdzają, czy dany boss się nie zrespił. Ja akurat nie praktykuję takich rzeczy, bo po prostu jestem leniem, nie chcę, mi się nie traktuje TB aż tak bardzo poważnie, żebym miał na bossy kampić, ale są też gracze, którzy mają bardzo dużo noobharów, gdzie co chwila, co jakiś czas sprawdzają, czy dany boss się nie respi. No w końcu 200k za jednego bossa, to czemu by nie, ale z biegiem czasu, ile czasu możemy stracić na szukanie tego bossa i przelogowywanie się, to czy warto? No decyzja na pewno do was należy. Weszliśmy. Przepraszam, jestem strasznie dzisiaj zaspany i coś mam czkawkę. Ktoś mi obrabia pupę. Na drugim piętrze tej oto wieży wyciągamy z tego oto miejsca ten mining helmet. Potrzebujemy ten mining helmet, aczkolwiek później ten hełm nam zostanie, ale o to chodzi właśnie w tym oto zadaniu. Zadanie jest banalne i naprawdę bardzo proste. W sumie wydawało mi się, że tutaj będzie naprawdę o wiele więcej tych minosów, ale nie ma. Pamiętajcie, że będąc na minosach, warto kupić sobie Obsidian Knife'a, po to, żebyśmy mogli sobie skurować minotaury, choć minolatery są naprawdę bardzo tanie, bo są warte około 100 GP za sztukę, ale mając niski poziom, to naprawdę warto. Plus do tego z minotaurów leci naprawdę bardzo dużo śmieciowych itemów, które można sprzedać i robić tak zwane lot buggy. Przykładowo na Minvalin warto sobie zrobić postman questa. Na pewno o postman questie też coś nagramy, jak będziemy mieć więcej czasu. Jak widzicie, tym blogerem naprawdę wkręciłem się grać, ale gram typowo pod RPG, czyli robię sobie bestiariusze, questy, małe, większe zadania i tak dalej. No, sam poziom mnie nie satysfakcjonuje, sobie powoli latam, zbiegam, teraz przykładowo na panterę latam. Naprawdę bardzo ciężki boss, od kilku dni co bardzo regularnie się
loguję i niestety nie mogę go spotkać, nie da rady, ale my już jesteśmy na miejscu, nie schodzimy z tematu, no bo znów zacząłem gadać na wszystko, ale nie na temat tego zadania. Jesteśmy u Budrika z powrotem, piszemy hi. Mission. Yes, udało nam się wykonać to zadanie, następnie piszemy do niego task. A nie, piszemy mission i czy chcemy zabić 5000 minotaurów, by móc zabić Horden Foxa. Oczywiście, że tak. W ten oto sposób zaczęliśmy minotaska, który jest dostępny również dla bezpłatnego konta, ale o tym już mówiłem. Pozycja obowiązkowa, jeśli o tym nie wiedzieliście, a macie poniżej 40 poziom, no to jak najbardziej przybiegnijcie tutaj i zacznijcie to oto zadanie. Dziękuję za uwagę, na razie, cześć, pa!